Hej Ławica, tym razem odcinek z wielu dni wrześniowych wypadów na ryby ze spinningiem. Naprawdę wiele się działo, ale połączone to wszystko razem. Pamiętajcie, łapcy w górze, ale osoby nowe, zapraszam do przycisku subskrypcji. Rozbijamy się bardzo mocno. Dziękuję wam wszystkim za te 4000 subskrypcji, ale lecimy po 5000. Jak 5000 wbijemy, to będzie specjalny prezent z tej okazji dla was. Witajcie w kolejnym odcinku. Witam się z wami nietypowo, bo właśnie z największym boleniem prawdopodobnie w życiu. Piękny 67 cm nowe PB. Szkoda tylko, że nie udało się go nagrać. Lepiej jak wziął i jak mnie obracał na bellyboacie. Dzisiaj będą szczupaki. Jest Kuba ze mną, jak słychać w tle. Pomachanie nie wystarczyło, musisz powiedzieć hej, hej, Ławica. Nie no, kurwa, bez przesady. Zobacz teraz, najlepsza przynęta w Polsce. Tada! Menadżer Ławicy, siejący postrach w waszych wodach. Kurde, był. Czekaj. Jest. Ale fajnie. Na menadżera. Powtórzę. Na menadżera Ławicy. To biorą. Biorą! Poczekaj! Nie jest duży. Nie, ale powtórzy. No, powtórzy. Nie jest głupi nawet. 50. O, trochę niż. Ale chociaż był. Gratulacje. Dzięki. Samoobsługowy. Zwijałem i nagle kurno opór. Nie jest taki zapięty, może zachciał zaatakować. W obrębie głowy jest go pan. No stój. A ty co go się cieszysz? Dla ciebie to jest obręb głowy. Ty widzisz, gdzie on jest zapięty? W połowie. Obręb głowy to mniej więcej tam, gdzie masz teraz fluokarbon. Niech widzowie wiedzą, o co chodzi. O co chodzi? To nie robimy prezesu, o to chodzi. Jeszcze najlepsze jerki są z Jacksona, pamiętajcie. O, najlepsze jerki. O, tutaj, tutaj na statyw. Najlepsze jerki ma Arthur Sharrow. Polecam. Kochane PZW. Stosujemy się do przepisów prawa. Szczupak ma 45 cm, zatem ląduje do wody, a nie na olej. Niedobrze. Źle zrobił. No, chłopaki, dzień zaczyna mi się podobać. Mam dwa. Jest. No, tak coś chodzi, ale nie jest jakiś gigantyczny. Tym razem na syrenkę od Kubi Lures. Malutki. Rzucałem na duże przynęty, ale nic się nie działo. Więc żeby coś się działo, to trzeba czasem mało. No, coś dużego. Kurde, co wyłączam kamerę, to zaczynają brać gryboksy. Ja mu daję 33. Znaczy na jaką gumę w ogóle biorą, bo my przyjechaliśmy na sandacze. A tu takie klopsy na gumę z Westina. Na 31. Tyle co miarki. Sandacze nie biorą, ale jak takie grube oksy się pojawiają, to też jest fajnie. O Kuba. No. Nie wiem, chyba tak. Ale... Ho, ho, ho. Jakie kabany biorą, ty! Dawaj jeszcze jedną po... Chcesz tą gumę? Lato co, byliśmy do aparatu, nie dał się. Wypierdam. Ale będzie materiał na odcinek cenzuralny. Myślałem, że zander.
Jest! Ale strzelił pięknie. I się pożegnał. Ale było. Siedem gramów. Odczepimy go. Piękne stuknięcie. Jest. Ale przywalił w pierwszym opadzie. Ładniejszy. O, bardzo ładny. Albo się przepiął, ale chyba ładny. Ładny, ładny. A nie, szczupak. Zęby mu już strzelają. Zobaczcie, nowa życiówka, 80, dajmy mu 3 centymetry. Boże, kochany, życiówka sandacza, 83 centymetry. Nie miałem nigdy tak potężnego brania, po prostu nigdy. Nigdy w życiu nie miałem tak potężnego brania. Jest i kolejna ślicznotka. Tym razem 50. Pięknie pstryknęła. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, to oczywiście łapka w górę i subskrypcja. A ja tylko zapowiadam, że już niedługo na kanale wielkie zmiany, bo będzie zupełnie nowa metoda, jaką nigdy nie łowiłem, a wielu z was na pewno nią pytało. I naprawdę czas po prostu zacząć wejść na wyższy poziom spinningu, który nosi nawet miano troszeczkę inne niż spinning, ale o tym w kolejnych odcinkach. Tymczasem trzymajcie się, mam nadzieję, że filmik się podobał, były rekordy. Także już nic więcej nie będę dodawał, trzymajcie się, połamania kija nad wodą i sayonara.